powiedział, że z Dominikiem dawno rozwód wziął. Bo to było nie, ja z rok temu byłam to tak to Dawidem, czy wiem trochę, co był ten Dominik w chwili wódki razem. Tak, tak, albo i ten Dominik go potem okrada, a on od jego koleżanek, od jakiejś baby z szyi ściągnął jakiś, nie medalik, tylko jakiś coś wisiorek taki, co było jego i on to zrywał i ten Dominik mu takie świństwa robił, już on go prześwięcił, ale ten Dominik jest bardzo skuteczny i z nim rozmawia przez telefon, bo potem on go może wpuścić, nie wiem. Zresztą to samo dotyczyło kobiet. Ale słuchaj, nie ale Marek chyba go kocha, to jej bo przez ten mówi, to dla niej szyto wspaniały projekt, Marek wspaniałam, nie? No. Zatem to rzeczywiście tak do tego momentu nie było czegoś takiego jak młodzież. To było po II wojnie światowej. Młodzież zauważyła, to co dzisiaj, ten grupę, który dzisiaj nazywamy młodzieżą, No. Słuchaj, to jest dziecko wzięte z przytułka, z domu dziecka przez Świadków Jehowy. Matka go wywaliła już wcześniej, on nie ma matki, to jako ten Kopciuch taki, bo jeszcze Kopciuszek to jest pozytywne. Kopciuch, on za faceta nienawidzi, bo go przepędza i przyrzekał 1000 razy przy mnie, że go więcej nie wpuści, bo ten Dominik w sumie jego okrada. A co innego robi, no, bo on za tym fiutem leci po prostu jako psychiczny facet, no. Ma przychyłki, odchyłki ma, rozumiesz? No ale nie ma w internecie, nie ma tego na komputerze i oglądał kiedyś tych filmów, 1000 ponawgrywał do tej matki komputera. Ja mówię, ty idioto, to się tobie to może nawet i może i znudzi. A on mówi, mi się to nigdy nie znudzi, takie wieszą. No to masz, że mu się nie nudzi ten Dominik. Wiesz. A, było to jego a to jest, wiesz, to wszystko mówi, że to jest to złodziej, że to jest, ja mówię, no chyba taki sam, jak i ty krętacz. Ma tyle tych kochanek, wszystkie kochanki okrada i taka Mareczek wciąż mówi, że on nigdzie tu nie zagrzeje, ale przecież ten Dominik to dawno pracuje w Tartaku, gdzieś pod Wrocławiem, czyli że go nawet tutaj go w Warszawie nie ma. Oni tworzyli pierwszą nie ma go w Warszawie, a ja mam telefon do Dominika, muszę kiedyś przedzwonić, rozumiesz? No. No to mamy nową muzykę, mamy nową modę, mamy nową kontrkulturę, mamy podejście do wszystkiego tak naprawdę. Czy to Rada Radzi? No. Ja powiem, że on nas wszystko wyłudza, rozumiesz? Że się wziął za pracę, a nie tylko chodzi o każdego wyłudza, żąda i żebrasze. Każdy wszystko musi mu dać. Tak, tak, on nawet udaje takiego biednego żebraka, wiesz? Przeciwstawieniem. Podczas gdy już jest bogatym żebrakiem, bo już chyba się nażebrzył. To było no, dokładnie bogatsze modryści. Garniturowej. Tak, bo on ile razy tu koło sądu też ta wizo nawalił, to szedł taki pijany, zamroczony, śmierdzący.